Cześć, witam z tej strony Tieru. Dziś wam opowiem o sposobie na surowce, takim bardzo dobrym sposobie. Kwestią tą będzie perła, dokładnie Dynamic Tower. Perła, która na już pierwszym poziomie ma możliwość dania nam 12 surowców dziennie. Dynamic Tower jest to perła, która działa w sposób taki, że za wsparcie gracza który posiada na przykład budynek obecnie z epoki wirtualnej przyszłości my dostajemy jeden surowiec z wirtualnej przyszłości 12 takich graczy w wirtualnej przyszłości, czyli z najwyższej epoki. E, daje nam 12 surowców e, właśnie z wirtualnej przyszłości. Nie będę mówił jak się zdobywa plany do tej perły, bo to już na pewno wiecie z innego poradnika. Jeżeli chodzi o koszt surowców, myślę, że tak na oko średnio pewnie kosztują pomiędzy 200 a 300 punktów rozwoju na, e, na komplet, żeby kupić od kogoś takie surowce, jeżeli nie jesteście w tej epoce, e, w której właśnie te surowce potrzebujemy by ją postawić. Jeśli chodzi o sam rozwój, ta perła naprawdę daje duży współczynnik. Na 10. poziomie aż 39 surki jednocześnie, no ale mówimy cały czas o tym poziomie pierwszym. Co z tym poziomem pierwszym? No bo yy, 12 surek zdobywamy. Ktoś może powiedzieć co mi da te 12 surowców, tak? Jest to bardzo mało. Nie, jest to ogrom surowca. Jeżeli Wy macie 12 surowca z wirtualnej przyszłości, jesteście w epoce bodajże żelaza. No to jak wymieniamy ten surowiec? Już Wam pokazuję. Jesteśmy na stronie handlu uczciwego, czyli stosunku 2 do 1. Mamy 12 wirtualnej przyszłości, czyli wychodzimy z 20... Mamy wtedy wymieniając 24 oceanicznej przyszłości. 24, 4 48, 96, 192. Czyli jak widać, jeżeli chcecie z takiej podstawowej epoki 12 surki z wirtualnej przyszłości wymienić do samej epoki żelaza całość, całościową surkę, oczywiście mówię, no to wychodzicie z tym, że będziecie mieli około 200 tysięcy surowca z żelaza, a nawet 400 tysięcy surowca z epoki brązu. Jak widać, kolosalne kosmiczne wyniki. Co jest najzrudniejsze, aby wymieniać ten surowiec? Właśnie, właśnie to, co powiedziałem, czyli wymienić ten surowiec. A jeśli chodzi o wymianki, oczywiście trzeba e, bawić się w targ, Trzeba mieć jakiś, jakąś gilię, która będzie to ściągać, sąsiadów, znajomych, żeby to po prostu ściągali. Pamiętajcie, że jest to uczciwa oferta, więc prędzej czy później ludzie to ściągną. ściągną. Nie jest to lichwa, bo lichw też nie, nie, nie brakuje na targu. To jest bardzo świetna perła. Niektórzy mówili mi, że bym tego nie stawiał i rzeczywiście, ja tej perły nie posiadam, bo nie, nie za bardzo lubię bawić się w handel, ale osoby, które to postawiły już na samym początku gry, wiem jak dużo mieli surowca, jak wiele tego surowca... Względem mnie potrafili posiadać, a ja musiałem ten surowiec kupować, więc jest to perła świetna, którą polecam wam postawić. Oprócz tego, trochę zaopatrzenia też będzie dawać, to trochę jest mniej istotne, ale, um, ale też, też taki bonus daje, bo o tym nie powiedziałem. Ok, wszedłem do jakiegoś znajomego, który Dynamic Tower posiada, co może być problemem, aby też te surowce zgarnąć. Te 12 surowca dziennie to również może być spory problem. Znajomi, bo musicie posiadać znajomych. Którzy właśnie będą w takiej epoce. Oczywiście, jeżeli takiego chcecie zaprosić, napiszcie do niego, że będziecie codziennie wspierać, więc ten gracz zyska od Was na pewno aktywne wsparcie. Aktywnym wsparciem to jest właśnie ten problem, że nieraz u gracza z najwyższych epok nie ma co wesprzeć, bo już ktoś inny to zrobił. Na przykład ten gracz posiada budynki ze współczesności, jak widać, arktycznej przyszłości, a nie ma tutaj oceanicznej przyszłości, bo on jest w oceanicznej przyszłości. Maratusz ocean Oceaniczny. To jest jego epoka. No chyba, że o, o, znaleźliśmy na przykład galerię Sław, więc no, jeżeli galeria Sław jest z Oceanicznej, jest to budynek, chodzi tutaj o motywację, więc ja już zgarnąłbym teraz sztukę surki z Oceanicznej przyszłości. No tak to działa, więc załatwiamy znajomych, budujemy perłę e, i wspieramy nie z automatu, że wchodzimy tutaj w znajomych i naciskamy wsparcie, tylko wchodzimy na konto, naciskamy motywuj i sprawdzamy, co motywujemy, żeby nie pomylić się z epoką, żeby czasem jakiegoś krzewu z epoki żelaza nie zmotywować, żeby zyskać, żeby mieć surowce z jak najwyższej epoki. Inna sprawa, jeżeli nie macie ochoty budować Dynamic Tower, bo niektórzy twierdzą, że i tak w pewnym okresie ta perła już może jest zbędna, surowce można zdobywać na inny sposób, można kupić surowce. surowce. Epoka kosmiczna, Mars. To 100 surki kosztuje około 13-18 punktów rozwoju. Kupujemy 100 surki i możemy to wymieniać w dół, nie trzeba budować i się męczyć z planami, kupować z kompletu surowców właśnie na, na budowanie tej Więc jest drugi taki sposób, e, cał, cała reszta analogicznie tak samo, czyli, czyli po prostu wymieniamy, ale już nie trzeba wspierać, bo, bo kupiliście to e, ten. Surowiec. Tutaj, oczywiście, mówię o epoce wyższej, bo prędzej o tym nie mówiłem, mówiliśmy o wirtualnej przyszłości. Tak jakoś mi się zapomniało o Marsie, rzeczywiście jest jeszcze Mars, no to, no to wychodzi nam jeszcze więcej tego surowca, jeśli mamy cofać do epoki żelaza, to pewnie 400 tysięcy około, 800 tysięcy za epoki brązu można mieć za 12 sztuk, a my mówimy o koszcie e, surki w ilości 100 sztuk, więc powodzenia oczywiście w wymianach. Ehm, no i to tyle, więc jeżeli osoby będą mnie pytać, jak zdobywać te surowce, no to będę odsyłał do tego filmiku, jeżeli film się podobał, subskrypcja kanału, przycisk jest oczywiście pod filmem, łapka w górę również, to jest bardzo dla mnie istotne, kto może też niech wspiera kanał, też jest taki przycisk i zapraszam na Korda. Trzymajcie się, mówił Tieru. Do zobaczenia, cześć.